Szanowni Państwo, jak do hasła Przestrzenie Wolności ma się tytuł Protezy Wolności, przesłuchamy się, przekonamy się słuchając wystąpienia pana Sebastiana Stodolaka, wiceprezesa Warsaw Enterprise Institute, którego zapraszam na scenę i którego proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Bardzo ciekawa prezentacja pana profesora, chociaż obawiam się, że idąca dokładnie w poprzek temu, co nasz Instytut myśli o wolności. My uważamy, że jednak powinno być jak najwięcej, a faktycznie polityka przemysłowa bardzo często jest raczej zagrożeniem niż szansą, ale to tylko tak na marginesie, a na marginesie mojego wystąpienia. W zeszłym tygodniu zaproponowano mi pojawienie się tutaj. Tak zastanawiałem się, jak połączyć jakieś moje też prywatne być może poglądy z tym, co robimy w Instytucie. I tak się złożyło, że właściwie ostatni rok raportów i naszych publikacji składa się w całkiem ciekawy obrazek świata, jeśli chodzi o wolność gospodarczą, ale nie tylko. Bo także, jeśli chodzi o wolność obyczajową, wbrew pozorom, to jest ze sobą powiązane. Dwa dosyć ciekawe zjawiska mają miejsce dzisiaj. To z jednej strony zakres naszej wolności ekonomicznej jest właściwie regularnie ograniczany, a z drugiej strony wolność w sferze obyczajowej regularnie się rozrasta. Rozchodzi się ta wolność w dwie takie strony. I oba te trendy, według mnie, i na to są dosyć dobre dowody, mają jedno źródło, a jest nim, szanowni Państwo, brak wiary w człowieka. Brak wiary w człowieka i skrajny pesymizm, który według mnie przenika obecnie elity, intelektualistów, polityków, aktywistów. Oczywiście, że absolutna wolność ekonomiczna nigdy nie istniała, to jest absolutna prawda. W czasach przedkapitalistycznych tę wolność ograniczał obyczaj i normy społeczne. Osoby, które eksperymentowały, innowatorzy, byli raczej na marginesie społeczeństwa. Paranie się handlem na przykład było uznawane za niehonorowe, nieszlachetne. Można było utracić tytuł szlachecki nawet za to, że się coś kupowało i sprzedawało w formule komercyjnej. Z kolei w czasach kapitalistycznych, gdy te normy zaczęły się przyjazne przedsiębiorczości, no to pojawiło się państwo, a najpierw pojawiły się w ekonomii takie koncepty niedoskonałości rynkowych. Właściwie od Johna Stuarta Milla można wywodzić tę myśl w drugiej połowie XIX wieku i od tamtej pory ekonomia zajmowała się dostarczaniem kolejnych przykładów niedoskonałości rynkowych. Obecnie jest ich ponad 130, można by wymienić. I rządy z tych niedoskonałości jakby robiły całkiem dla siebie sympatyczny użytek, bo na ich bazie zaczynały walczyć z różnymi problemami społecznymi. Czy okazuje się, że przez te 150 lat doszliśmy do wniosku, że rynek jest tak strasznie niedoskonały, że ma mnóstwo niedoskonałości, właściwie jest najmniej doskonałym ustrojem na świecie, a socjalizm na przykład miał tylko jeden defekt. Po prostu nie działał. To jest ta różnica. Więc pełna wolność ekonomiczna nie istniała nigdy, ale też pełna wolność w obyczaju. Obyczajowa nie istniała nigdy. Więc zawsze mieliśmy do czynienia z wywrotowcami obyczajowymi. Takimi ludźmi, którzy chcieli wprowadzać rewolucje różnego typu w tym zakresie, albo całkowitą swobodę. I te osoby, czy te grupy tworzyły zawsze takie bardzo ciekawe, kolorowe komuny, właśnie margines, czasami wyrzutków społecznych, którzy nie potrafili dostosować się do wymogów otoczenia, tych norm obyczajowości. Ale to ich odstępstwo od normy obyczajowej nie było bezproduktywne. Ono bardzo często przekładało się na sztukę, na kulturę. Przez to, że nie mogli dać ujścia swoim postawom obyczajowym w takim normalnym życiu, musieli to sublimować w często bardzo wartościowe właśnie dzieła sztuki, dzieła kultury. I nigdy w historii świata nie było tak, że skrajny permisywizm, przynajmniej w historii zachodniego świata, że jakiś skrajny permisywizm obyczajowy został dopuszczony jako taka dominująca ideologia w tym zakresie. Więc w jakimś sensie oba te trendy, oba te dążenia, zarówno do takiej absolutnej wolności gospodarczej, żeby w ogóle nie było państwa i podatków, tylko anarchokapitalizm, jak i do absolutnej wolności obyczajowej, one były zawsze obecne w kulturze, zawsze obecne w społeczeństwie.
W XIX wieku mieliśmy wybitnego myśliciela, przedsiębiorcę amerykańskiego Lysandera Spoonera, który promował takie idee w gospodarce właśnie, czy w XX wieku Murraya Rothbarda. No z kolei w XX wieku mamy choćby ruch hippisowski, bardzo silny, bardzo silnie zmieniający kulturę, też dążący do tej wolnej miłości, prawda? Nigdy to nie stało się jednak mainstreamem, mówiąc brzydko. A teraz równowaga w ostatnich latach zaczyna się zaburzać. Czyli dążenie do tej absolutnej wolności gospodarczej jest jeszcze bardziej marginalnie obecne niż do tej pory. Właściwie jest już nieobecne. Osoby, które jeszcze wierzą w rynek, to zazwyczaj spotykają się z taką reakcją, że no, jesteś korwinistą, albo nie wiem, ty wierzysz, że ten Balcerowicz to on naprawdę nie musiał odejść. To tak oczywiście mówię kolokwialnie, ale generalnie wiara, że kapitalizm działa, jakoś podupadła. I rozrasta się to, ta przestrzeń regulacji, czyli niszczy tę przestrzeń wolności. No a z drugiej strony to dążenie do takiej absolutnej wolności obyczajów staje się mainstreamem. Więc skupmy się na tej wolności gospodarczej. Intelektualiści, naukowcy, politycy opowiadają dzisiaj nieustannie o tak zwanych ryzykach egzystencjalnych. Ten katalog tych ryzyk się cały czas rozszerza. Codziennie słyszymy, że coś nowego zagraża nam i już jutro pozbawi życia większość albo całą populację ludzką. Natomiast no, tym kluczowym ryzykiem, które cały czas jest obecne w debacie publicznej, to jest ryzyko klimatyczne. Czyli my jesteśmy jak te dinozaury, które niczym zahipnotyzowane wpatrują się w ten taki ognisty szlak meteorytu na niebie, nie wiedząc, że za chwilę on rąbnie w ziemię i ich po prostu pozbawi życia. Taka jest ta ogólna narracja. Oczywiście elity wiedzą, że ten meteoryt rąbnie w ziemię i chcą w naszym imieniu, dla naszego dobra, zapobiec temu, biorąc odpowiednie środki. Więc jakie to są środki? W zakresie gospodarki chociażby przedsiębiorcom próbuje się teraz wybić z głowy, że celem ich działalności jest zysk. Do tej pory to było dosyć oczywiste. Nawet Milton Friedman, którego pewnie tutaj mój przedmówca nie za bardzo lubi z teoretycznego punktu widzenia, mawiał, że jedynym celem firmy jest przenoszenie zysku w ramach obowiązującego prawa. Jak ktoś tak dzisiaj powie, to natychmiast jest wyklęty od najgorszych kapitalistów, którzy kierują się tylko i wyłącznie chciwością, a przecież misja firmy to coś więcej niż tylko zysk. No i stąd pomysł realizowany już regulacyjnie na poziomie Unii Europejskiej, żeby firmy raportowały tak zwane wskaźniki niefinansowe, głównie związane z kwestiami środowiskowymi, ze śladem węglowym. I my właśnie w Warsaw Enterprise Institute dużo na ten temat publikowaliśmy raportów i analiz empirycznych. I tak na przykład w raporcie pod ciężarem ESG, czyli właśnie to jest ta nazwa, tych zbiorcza nazwa tych niefinansowych wskaźników, wykazaliśmy, że dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce roczny koszt tego raportowania to 8 miliardów złotych. Maksymalnie 8 miliardów złotych, ale jeśli to raportowanie zostanie rozciągnięte, tak jak niektórzy to sugerują, na całą gospodarkę, bez względu na to, jak duża jest firma i bez względu na to, czy ona jest notowana na giełdzie, czy nie, no to wówczas te koszty się zwielokrotnią, będą mogły sięgać nawet do 40 miliardów złotych rocznie. Ja przypominam, chodzi tylko o raportowanie, o zbieranie odpowiednich danych, potem publikowanie, audyty, wynajmowanie prawników, różnych specjalistów. Cała ta klasa ludzi pod krawatem oczywiście będzie się z tego cieszyć, ale klasa przedsiębiorców już niekoniecznie. No i co właśnie otrzymamy w zamian? Te stosy danych, z których analitycy, urzędnicy wyciągną średnie najpierw, potem zobaczą, że no dlaczego na przykład w tej niszy, w tym konkretnym wskaźniku ta średnia jest na takim poziomie i dlaczego na przykład X firm znajduje się poniżej tej średniej, skoro przecież mogłoby spełniać wyższe normy. W związku z takimi obserwacjami zostaną opracowane, idę o zakład, kolejne regulacje, które będą miały dociągnąć firmy spod średniej ponad tą średnią. I to nie jest przecież nic, co ja sobie wymyślam z powietrza, bo przecież już takie punktowo zjawiska zachodzą. Na pewno Państwo znają dyrektywę plastikową Unii Europejskiej związaną z opakowaniami plastikowymi. Tak właśnie to działało. Najpierw zbadano, jakie są poziomy recyklingu w poszczególnych krajach i potem arbitralnie uznano, że aha, no to skoro tutaj mamy wysoki poziom, a tam mamy znacznie niższe, no to trzeba te niższe poziomy podciągnąć do tego wysokiego. I w związku z tym wprowadzono prawo, które
ma taką zmianę zrealizować. Ale w jaki sposób? Zmuszając producentów i konsumentów do określonych zachowań. Już nie będę tutaj wnikał w detale tego konkretnego rozwiązania. Bo nie tylko producenci, ale też właśnie konsumenci, my wszyscy jesteśmy na celowniku tych, jak niektórzy mówią, samozwańczych zbawców świata, czyli tych osób, które chcą nas ochronić przed ubocznymi skutkami kapitalizmu. Nasze zachowania wciąż nie licują z politykami klimatycznymi. Wciąż używamy zbyt wielu produktów o wysokim śladzie węglowym, wciąż sami zanieczyszczamy atmosferę, ogrzewając swoje mieszkania nie tym, co ktoś tam uzna za stosowne, albo po prostu jeżdżąc samochodami. No i to też Państwo pewnie wiedzą, silników spalinowych chce się zakazać. My też to zbadaliśmy, jaki to będzie miało efekt, no bo celem jest oczywiście ograniczenie śladu węglowego. A więc, proszę Państwa, faktycznie takie ograniczenie będzie miało miejsce, ono będzie miało znaczenie marginalne. Dlaczego? No, proszę Państwa, zbadaliśmy, że emisyjność całego cyklu życia auta spalinowego, czyli od momentu, jak zostaje ono wyprodukowane, dostarczone do punktu sprzedaży, do klienta, a potem zezłomowane, to jest 29,7 tony CO2. Z kolei, jeżeli chodzi o auto elektryczne, to jest 30 ton. Czyli cały ten zakaz, przynajmniej przy obecnej technologii, da nam bardzo, bardzo marginalny zysk klimatyczny. A jednocześnie tym firmom, które sprzedają elektryki, da dosyć duży zysk finansowy, ponieważ na przykład w 2022 roku średnia ważona dla aut osobowych wszystkich ogólnie wynosiła 151 tysięcy złotych w Polsce, a dla elektryków 245 tysięcy. Oczywiście państwo będzie dopłacało do tego, żeby sobie te elektryki kupować trochę taniej, no ale to wciąż to nie zmienia faktu, że obiektywnie będą to droższe samochody i że podatnicy będą musieli jedni drugim je fundować. To nie jest jedyny program, który uderza, no po prostu, który dotyka konsumentów, bo przecież mamy też mechanizm ETS. Dotąd mechanizm ETS był łatwy w przepchnięciu politycznym na poziomie Unii Europejskiej, ponieważ no, dotyczył firm, a to łatwo zawsze powiedzieć, że ci źli, ci zanieczyszczają, te duże firmy, to niech płacą, prawda? W związku z tym przypominam, że mechanizm ETS to jest Europejski System Handlu Emisjami CO2. Ale od 2027 roku mechanizm ETS będzie rozszerzany na transport i budownictwo. Najpierw transport i budownictwo komercyjne, od 2029 roku już na transport i budownictwo prywatne. W związku z powyższym tutaj także będziemy odczuwać koszty tych zmian. Gospodarstwo domowe średnio będzie dopłacać polskie około 1500-1600 zł rocznie. W związku z tymi politykami, no chyba, że oczywiście wcześniej sobie kupi odpowiednie piece, sprawi, że dom czy mieszkanie będzie całkowicie zeroemisyjne, no to wtedy dostanie jakieś, no to wtedy być może będzie mogło to sobie zrekompensować. Tylko kogo stać? No oczywiście bogatszych. Problem z tymi biedniejszymi, którzy jednak nie do końca są w stanie dostosowywać swoich zasobów do tego, co by chcieli od nich politycy. Także żyjemy w świecie, w którym urzędnik wespół z naukowcem w sposób coraz bardziej szczegółowy dyktuje nam, co jeść, czym jeździć, w co się ubierać, czym się ogrzewać, czym się chłodzić, co pić, co palić, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Więc ta indywidualna wolność ekonomiczna. Już nie mówmy o wolności przedsiębiorców do działania. Indywidualna, nasza, prywatna, cały czas jest ograniczana i nie jest już prawem. Nie jest jakimś przyrodzonym prawem obywatela, żeby był wolny w decydowaniu o swoim życiu, tylko jest przywilejem, o którym decydują politycy. Jak ustawę przegłosują w tę stronę, to mamy tej wolności więcej, a jak w tę, to mniej. I tutaj jest ważne, żeby mnie dobrze zrozumieć, bo te pojedyncze kwestie, które są regulowane, być może one są faktycznie warte zmiany i te obszary są istotne. No, lepiej mieć czyste niż brudne środowisko, to jest oczywiste. Problemem jest to, że te oddolne, być może trochę bardziej powolne zmiany, ale takie naturalne, związane z bogaceniem się, które to sprawia, że zazwyczaj właśnie i odżywiamy się lepiej i chcemy żyć w czystszej przestrzeni. Te powolne zmiany są zastępowane nakazowością, zakazami, ograniczeniami, czyli tej przestrzeni wolności nie ma, nie wierzy się w nią. Nie wierzy się już, że człowiek w stanie sam podejmować dobre decyzje.
A co się tyczy obyczajowości, to też chciałbym tutaj być dobrze zrozumiany. Nie będę narzekał na to, że ludzie walczą o równość, że kobiety walczą o to, żeby mieć równe prawa jak mężczyźni, albo geje jak osoby heteronormatywne, tak to się chyba teraz mówi. To nie o to chodzi, bo to jest dosyć oczywiste i wynika z takiej fundamentalnej przyzwoitości, żeby się ze sobą dogadywać i żyć i współżyć w tej samej przestrzeni. To jest dosyć oczywiste. Problem w obyczajowości jest gdzie indziej. Chodzi o to, że taka tolerancja dla różnorodności już niektórym nie wystarcza. Niektórzy domagają się afirmacji. I to tej afirmacji w takich sferach, które przeczą rzeczywistości. To, że ktoś ma poglądy być może dla niego szkodliwe, to każdy ma prawo sobie szkodzić. Natomiast jeżeli zaczyna się od nas wymagać, żebyśmy jakby przyznawali rację, utwierdzali w niesłusznych przekonaniach siebie, żebyśmy akceptowali coś, co jest jawnie nieprawdziwe, no to już jest jeden krok za daleko. O czym mówię konkretnie? Przygotowaliśmy taki raport ostatnio razem z firmą Maison & Partners, zbadanie opinii publicznej w zakresie tego, czy Polacy są woke. Jak Państwo tego terminu nie znają, to się nie dziwię, 1% ten termin zna, natomiast poglądy, które się kryją pod tym terminem, wyznaje już coraz więcej ludzi. No, to jest oczywiście nurt zaimportowany ze Stanów Zjednoczonych, tamtejsza taka skrajna lewica jest właściwie, można powiedzieć, jego źródłem, ale on wszedł tam już do mainstreamu i wchodzi także u nas, jak się okazuje. Więc ja dam tylko trzy przykładowe poglądy. Okazuje się, że 64% z nas chce cenzurowania języka nienawiści. Nie walki z nim poprzez edukację, nie, cenzurowania. Tak jak za komuny się cenzurowało język nienawiści wobec systemu, tak i teraz język nienawiści wobec właśnie czego. No tutaj jest pole do popisu dla wszystkich, którzy będą takim narzędziem dysponować, bo każdy sobie będzie inaczej ten język nienawiści rozumiał. Ale to pal licho język nienawiści. 49% Polaków chce karać firmy, jeśli te nie będą potrafiły udowodnić, że dbają o środowisko. Czyli nie poddawać ostracyzmowi, nie bojkotować, karać. I teraz, jeżeli chodzi o te kwestie obyczajowości, o której chciałem powiedzieć. 38% Polaków obecnie, przynajmniej tak wynika z naszego badania, uważa, że tranzycja płciowa powinna być dostępna na życzenie, a 43%, że o płci nie decyduje biologia. Czyli nie decyduje obiektywna rzeczywistość, tylko decyduje uczucia. Więc za chwilę powiem o tym, dlaczego to staje się pogląd mainstreamowy. Ale najpierw o tym, jak skojarzyć oba te zjawiska. Dlaczego z jednej strony coraz mniej wolności ekonomicznej, a coraz więcej takiej, powiedziałbym, dziwnie rozumianej wolności obyczajowej. Bo jak powiedziałem, tolerancja jest okej i trzeba żyć wspólnie pod jednym dachem tego świata, prawda? Ale co innego wymuszać na innych swoje poglądy i to w takich skrajnych kwestiach. Historycznie rzecz biorąc, reżimy, które ograniczały wolności ekonomiczne, były purytańskie. Totalitaryzmy prawicowe, lewicowe, one nie były permisywne. One były oparte na bardzo twardo rozumianej obyczajowości. Ja nie pamiętam, ale jak ktoś pamięta jeszcze życie w PRL-u, no to nie było tak, że można było robić wszystko. Jednak te normy społeczne były bardziej konserwatywne. A ja już nie mówię o totalitaryzmach, gdzie rugowano, przecież znamy historię homoseksualistów w nazistowskiej Rzeszy, gdzie rugowano wszystkie odstępstwa od normy. No, a to jest dosyć zrozumiałe, bo jak mamy sztywny, centralnie sterowany system, no to taki system potrzebuje realizacji ludzi, do realizacji swoich celów ludzi, którym może przydzielić działania konkretne i oczekiwać, że oni będą, nie rozpraszając się, te działania realizowali. Tylko, że w XX wieku historycznie te wszystkie zamordystyczne ustroje wprowadzono dosyć, powiedziałbym, nagle, z roku na rok. Zmiana bywała dosyć szybka, to była kwestia kilku lat. Zmiany, których jesteśmy świadkami dzisiaj, mają inną dynamikę. One są pozbawione takiej gwałtowności i totalności, są rozłożone w czasie, często bardzo punktowe, odbywają się w ograniczonych zakresach. No i dzięki temu właśnie możemy się do nich powolutku przyzwyczajać, przechodzić do porządku dziennego. To ta nowa, powiedzmy, rewolucja obyczajowa i tutaj właśnie odnoszę się do tego tytułu protezy wolności, pełni rolę rozpraszacza uwagi.
ta nowa wolność, powiedziałbym brzydko, w zakresie rozporkowym jest silnie związana z brakiem wolności w kwestii dysponowania naszą kieszenią. No i jednocześnie te zmiany, o których mówię, odbywają się konsekwentnie, nieustannie, zmierzają w kierunku świata, który może być koniec końców taką bardzo mroczną mieszanką wizji z Orwella i Huxleya. Weźmy taką ideę degrowth, może Państwo słyszeli, żeby gospodarka nie tylko nie rosła, ale i malała, że już tak dużo zarobiliśmy, że teraz jako ludzkość, że powinniśmy teraz już tylko oddawać i w związku z tym trzeba ograniczać działalność gospodarczą. To za sobą pociąga skutki w postaci centralnego planowania wprost i niektórzy, nawet lewicowi ekonomiści to wskazują, chociażby Branko Milanowicz, bardzo znany badacz nierówności. No i mimo to ta idea jest promowana także przez innych wybitnych, powiedzmy sobie, akademików. I taki świat przyszłości, jeśli się, mam nadzieję, może on się nie zmaterializuje, ale jeżeli się zmaterializuje, to będzie miał swój własny purytanizm, oparty na moralności arebur, czyli na moralności na odwrót. I też będziemy mieć instytucje, w tym policję i sądy, które będą stawać w jej obronie. Więc dzisiaj jeszcze takie różne idee można uznać za jakiś folklor, jakaś tam poliamoria i tak dalej, że to no ktoś sobie może tak mówić, ale powiedziałbym, że w coraz mniejszym zakresie. Jak Państwo śledzili całą tą sytuację wokół pana Krzysztofa Dałkrzewicza i tego, co powiedział, jak sobie zażartował na antenie TVN i potem jakiemu ostracyzmowi został poddany, no to jest z jednej strony być może zabawne, że wokół czegoś takiego można rozkręcić aż taką aferę, a jednak moim zdaniem to jest niepokojące w dłuższym kontekście, w kontekście tego wszystkiego, tych zjawisk, o których mówi. Bo przecież dla wolności obyczajowej, dla wrogów wolności obyczajowej nie ma wolności. I skąd te tendencje się biorą? Tu wrócę, bo już widzę, że czas się kończy. Wrócę do tej pierwszej mojej obserwacji, że przestajemy wierzyć w siebie jako w ludzkość, w rodzaj ludzki na tym poziomie jednostkowym. Więc nie istnieje żaden rząd światowy, który zaplanował te wszystkie zmiany i który chce wprowadzić totalistyczny zamordyzm klimatyczny. Nie, coś takiego nie istnieje. To w ogóle jest... No, to nie tak. Wyjaśnienie jest znacznie prostsze. W XX wieku polityki publiczne rozrosły się do niesamowitych rozmiarów. Wszystkie zakresy naszego życia zaczęły być nimi regulowane. I czym to zaskutkowało? Tym, że polityka stała się przestrzenią walki. Czyjej? Kapitalistów. Jednych z drugimi. Wielkie koncerny chcą przekształcać polityki publiczne na własne potrzeby, żeby czerpać z tego rentę polityczną i inwestują w to olbrzymie pieniądze. Jak w każdej walce, raz wygrywa jedna strona, raz wygrywa druga strona. I tak się składa, że i to pewnie trzeba by przeanalizować jakoś osobno, że od 2-3 dekad wygrywającymi są te firmy, które określają się jako zielone. Czyli to lobby firm energetycznych z tak zwanego zakresu zielonej gospodarki, które używają walki z klimatem, ze zmianami klimatu jako takiego lewara marketingowego. A idea zrównoważonego, harmonijnego, czystego, inkluzywnego rozwoju brzmi świetnie na wiecach politycznych. No i przy okazji, jako idea rezygnacji z zysku jako głównego celu funkcjonowania firmy, jest antykapitalistyczna. Wiemy dobrze, że takie idee się zawsze dobrze sprzedawały wśród rozmaitych profesorów, którzy utrzymują się de facto z państwowego WIGT-u. My opublikowaliśmy książkę ostatnio o tytule Woke S.A. Jej autorem jest obecny kandydat w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych z ramienia Partii Republikańskiej Vivek Ramaswamy. Na temat właśnie tych zjawisk on mówi wprost. Mówi się, że nie chodzi o pieniądze, a chodzi właśnie o nie. I na tym polega cały trik, że my wierzymy w tę pierwszą część tego zdania, a drugiej nie rozumiemy. Sprawy po prostu wymknęły się spod kontroli, także tym dużym firmom, które wygrały tę walkę o polityki publicznej, które kreują ten klimat taki antywolnościowy. Bo najpierw one sobie wyhodowały stado ideologów, które miało stworzyć systemowe ramy dla tych firm, żeby sobie spokojnie pobierały rentę polityczną, ale się przeliczyły, bo się okazało, że to stado ideologów naprawdę wierzy, że świat się kończy.
i że to stado ideologów nie tylko, że wie, że świat się kończy, ale także już pracuje w urzędach, nie tylko lokalnych na poziomie państw narodowych w Unii Europejskiej, ale też na poziomie Brukseli i często też uczestniczy w życiu politycznym jako posłowie czy nawet członkowie rządu. I oni szczerze wierzą, te osoby bardzo często szczerze wierzą, że świat się w wyniku zmian klimatycznych kończy. Ja mam nadzieję, że wczoraj pan Lomborg trochę o tym opowiedział, że on się jednak nie kończy, że są poważniejsze problemy niż zmiany klimatu, które są problemem, ale nie aż tak wielkim jak inne. No i to statko właśnie straciło wiarę w to, że ludzkość dzięki wolności do działania, dzięki pojawiającym się w wyniku tej wolności innowacjom może sobie radzić z największymi kryzysami. Straciło po prostu wiarę w człowieka, a do tego stopnia, że w walce o klimat i środowisko, to proszę zauważyć, nie chodzi już o nas, a na przykład o bioróżnorodność. Nie chodzi o to, żeby to ludzie jakoś wybrnęli z kryzysu, tylko żeby planeta wybrnęła z kryzysu. Rozmawiałem z takim biologiem, paleobiologiem z University of Leicester z Wielkiej Brytanii, właśnie zwolennikiem takich idei. On powiedział tak, nie jesteśmy koroną stworzenia, musimy dać głos roślinom i zwierzętom. I on to mówił całkiem poważnie. Więc dopóki nie odzyskamy wiary w rodzaj ludzki i kreatywność nas jako jednostek, no to będziemy sobie musieli radzić z takimi głosami i z takimi ideologiami. I tak, być może to jest zbyt alarmistyczne, co mówię, być może to jest trochę wyostrzone, podkoloryzowane, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Od początku istnienia kapitalizmu mamy całą armię krytyków tego ustroju, którzy wieszczą, że on się zawali, że on się skończy, że przełoży się na powszechną nędzę. Ani jedna z tych prognoz się do tej pory nie ziściła, a świat ogólnie ma się coraz lepiej, to też mam nadzieję pan Lomborg podkreślał w swoim wykładzie. Świat ma się coraz lepiej, ale z kolei przed niebezpieczeństwem kolektywizmów zazwyczaj przestrzega niewielu. Oni są zagłuszani, uważa się ich za frików i niestety, mimo że jest ich tak niewielu, to najczęściej mają rację. I ludzie, którzy przestrzegali przed kolektywizmami w radzieckiej Rosji, przed Rzeszą Nazistowską, mieli rację. Ci, którzy wierzyli w tę ideę, no nie. Także dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam za to, że trochę dłużej niż planowałem.